Siema, z tej strony Sneakermeister i to jest kanał o butach, a to cała moja kolekcja butów. Ten odcinek chyba był najbardziej wyczekiwanym na moim kanale. Wszyscy cały czas do mnie pisali od 3 miesięcy, kiedy nagram taki odcinek. Naprawdę bardzo dużo ludzi od momentu nagrania LPU całorocznego pisało do mnie z tym odcinkiem, czy i kiedy nagram właśnie w całą moją kolekcję butów. Jesteście ciekawi, ile ich mam, jakie mam te parki i dzisiaj w końcu będziecie mogli to zobaczyć. A jeszcze przed zobaczeniem całej mojej kolekcji proszę Was oczywiście o subskrypcję, lajka oraz dzwoneczka na kanał i dodanie w komentarzu, jak podoba Wam się moja kolekcja. Czy lubicie taką różnorodność, ponieważ tu mogę Wam zdradzić, że ja nie zbieram jakiegoś na przykład specjalnej jednej pary butów, na przykład tak jak niektórzy zbierają same Jordany jedynki, albo same Air Maxy, albo same biegówki. Każdy lubi co innego. Ja lubię mieć mega różnorodność z każdej, że tak powiem, dziedziny obuwia. Coś dla siebie lubię wybrać i tutaj jest dokładnie tak samo. Mam dużo Jordanów, mam dużo Vansów, jakichś Air Maxów. Naprawdę zobaczycie tu bardzo dużo różnych parek i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Największym bólem przy nagrywaniu tego odcinka jest to, że połowę butów mam u siebie w domu rodzinnym, a drugą połowę tutaj we Wrocławiu i ciężko to jakoś fajnie spiąć, ale mam nadzieję, że się udało i po tym długim wstępie zapraszam Was do oglądania mojej kolekcji. A więc tak, uznałem, że będę Wam pokazywał po prostu po kolei, po jednej parce i pierwszą z nich będą, uwaga, Vansy, które zostały zrobione specjalnie na Horror Pack z tamtego roku. Są to Vansy z motywem Freddy'ego Krugera. Pokazywałem Wam je na odcinku. Mega mi się ten motyw tutaj spodobał, super wyglądają naprawdę. Niestety nie są to buty takie typowe do chodzenia, które mogłyby się nadać do każdego outfitu, chociaż tak czy siak według mnie pasują fajnie do czarnej spodni. Ale raczej jest to but taki typowo dla mnie, do kolekcji, który chcę mieć gdzieś tam u siebie na półce, w szafce i żeby sobie gdzieś go potem wystawić, ponieważ mega mi się po prostu podoba. I jeżeli chodzi o jakieś takie buty nawiązujące do horrorów, ten motyw w ogóle Freddy'ego Krugera najbardziej mi się chyba podoba i muszę przyznać, że te Vans od razu u mnie zyskały mega pozytywny wydźwięk i chciałem je mieć. Kolejnymi Vansami u mnie w kolekcji są Vansy Volt Slipony razem z Keith zrobione z Ronin Fiegiem i muszę przyznać, że po zobaczeniu całej tej kolekcji od razu musiałem mieć jakąś parkę z tego, ponieważ Vansy nie są jakimiś specjalnymi drogimi butami, czy nawet jeżeli wychodzą z Keith, który jest mega drogim sklepem, a ta para po prostu mega mi się spodobała, od razu chciałem ją mieć i udało mi się ją kupić praktycznie na samym dropie, na stronie Keith. Bardzo szybko ten model się rozsprzedał, było bardzo dużo różnych opcji kolorystycznych, ponieważ to było wykonane na dziesięciolecie marki Keith i trzeba przyznać, że dosyć szybko ten model się rozsprzedał, jeżeli chodzi o tą kolorystykę. Kilka innych zostało na stronie przez 2 dni chyba, czy 3, ale teraz już nie ma opcji ich dostać właśnie na stronie Keithu. Wszystkie się wyprzedały i no jakby nie było, kolaboracje z Keithem są mega popularne, bardzo dużo osób chce je mieć, no bo po prostu są piękne i zazwyczaj są butami, które pasują do wszystkiego. Te Ideolo sprawują się na lato, mogliście je zobaczyć także na fotkach u mnie. Właśnie to jest to, że tak jakby możecie zobaczyć, że raczej chodzę w większości tych butów, wiadomo, że niektórych mniej, niektórych bardziej, w zależności od pogody, ale możecie zobaczyć także, tutaj będą się przewijały zdjęcia, które robimy z chłopakami przy okazji kupna na przykład takich parek, no i wydaje mi się, że te zdjęcia także dały po prostu sztos, które robiłem z Krzyśkiem. Kolejnymi będą Nike Blazery British Khaki, które także od razu mi się spodobały. Co ciekawe, ten but pojawił się nawet na e-obuwie i na pewno nie jest to jakiś, wiecie, drogocenny przedmiot mojej kolekcji, ale strasznie mi się podobają do chodzenia na co dzień. Teraz na wiosenne naprawdę dni będą superowe, sama kolorystyka jest ekstra, pasuje też do wszystkiego prawie. I także trochę się zdziwiłem, że w sumie one zostały gdzieś tam na stronach i pojawiały się nawet na e-obuwie, bo na prawie wszystkich sklepach jakichś obuwniczych gdzieś tam były w jakichś rozmiarach. No i jakby nie było, mega uniwersalny i możecie w nim chodzić naprawdę prawie do wszystkiego i trochę się zdziwiłem, że te buty nie mają aż takiego popytu, ale tak czy siak ja osobiście chciałem je mieć w swojej kolekcji. Następne będą Sakai Vapor Waffle, które także Wam pokazywałem. Udało mi się je wymienić za Daiki Dunky Pandę i wyszły mnie naprawdę bardzo mało, ponieważ aktualnie te buty kosztują gdzieś koło 2-2,5 tysiąca i są to chyba najdroższe buty w mojej kolekcji.
zacząłem w nich chodzić, jak były tańsze, ponieważ mam jedną taką parę, której naprawdę nie chodzę, ponieważ jest za droga i na razie sobie ją odpuszczam, ale ta strasznie mi się podoba, na lato wygląda superowo, jak widzicie, jest trochę brudna i chodzę w niej teraz także w okresie wiosennym. Mega parka, mega wygodna i strasznie się cieszę, że ją mam. Kolejnymi Sakai są LD Waffle, które udało mi się w ogóle wydropić w momencie, kiedy wstałem z kawalerskiego. A prawda, na drugi dzień wstałem o 9 po kawalerskim, także jest poświęcenie, jeżeli chodzi o losowanie buty. I po prostu tak z głupia Franca, jak to się mówi, może tak się mówiło kiedyś, no dobra. Ale no tak z głupia po prostu uznałem, że wezmę sobie udział w losowaniu i patrzę, że udało mi się je wylosować. I mega się zdziwiłem, ponieważ jakby nie było wylosowanie Sakai na apce jest mega ciężkie, jeżeli chodzi o model LD Waffle. Jeszcze z Fragment w kolaboracji, no to już w ogóle. I serio, jestem bardzo zadowolony z tych butów. Pasują idealnie do jakiegoś takiego bardziej eleganckiego looku, klasycznego i nie tylko do jakiegoś takiego streetwearowego i to mi się mega w nich podoba. Robiłem fotki właśnie po w ogóle obronieniu pracy magisterskiej razem z Martinem, których te buty idealnie się sprawowały i wydaje mi się, że jeszcze na jakieś wesele na przykład będą brane i pomimo tego, że dziewczyna nie jest za bardzo za tym, żeby brać takie buty na wesele albo na jakieś okazje, to tak czy siak mi osobiście mega się podobają do jakiegoś takiego klasycznego wyglądu i strasznie się cieszę, że je mam. Jak możecie zobaczyć, nie będę jechał jakąś specjalną kolejnością, że teraz jakieś stare modele, potem jakieś Nike, potem Dunki i tak dalej, ponieważ mam to tutaj wszystko rozrzucone i szczerze mówiąc, jeżeli miałbym to tak brać tutaj, no to byłby trochę problem z nagraniem tego. Ale po prostu będę jechał w to, co mam tutaj pod ręką. A następne są, uwaga, Dunki High Varsity Maze, które także mega się zdziwiłem, że są tak tanie po dropie, ponieważ ta kolorystyka wyglądała superowo. To był moment, w którym w grudniu naprawdę bardzo dużo butów wychodziło i Dunki były mega popularne, a szło je kupić za okolice 650 zł. Mi się właśnie za tyle udało. Foty z nimi wyszły także ekstra. Są bardzo fajne do szerokich czarnych spodni. I wydaje mi się, że na jakieś deszczowe dni tutaj mi się najlepiej sprawują. Czasami sobie gdzieś w nich wychodzę, ale muszę przyznać, że nie jest to model, który jakiś tam używam specjalnie, wiecie, na co dzień. Ale tak czy siak mega mi się podoba ta para. Następną parą są moje w sumie chyba jedne z moich bardziej ulubionych butów, jeżeli tak można powiedzieć. W kolekcji są to G Balviny, które są mega ciężkie do przyfitowania, a zazwyczaj chodzę w nich po prostu całe na czarno. Ale te buty po prostu pokazują wszystko, to o co chodzi w Latino i o co chodzi G Balvinowi przy jego muzyce w ogóle, jeżeli chodzi o modele Jordanów, które zostały zrobione jakoś tak specyficznie albo zostały wykonane z innych materiałów. Jest to jeden z najbardziej oryginalnych butów. Chyba tak szczerze mówiąc ciężko wybrać jakieś Jordany, które były bardziej oryginalne. Bardzo dużo osób się przez to właśnie zaraziło do tych butów, ale jeżeli chodzi o motywy Latino, o sam pomysł na buta, no to jest to według mnie jedna z lepszych parek ostatnich lat, ponieważ bardzo ciężko ją w ogóle było, że tak powiem, dojść do skutku z nim, żeby ją wypuścić, ponieważ G Balvin rozmawiał przez 3 lata z Michaelem Jordanem, zanim on się zgodził w ogóle z Jordan Brand, zanim oni się zgodzili na to, żeby takie buty wyszły. No ale na szczęście się udało i mam nadzieję, że kolejne różne kolaboracje z G Balvinem będą wyglądały podobnie. Następne są dwie kolorystyki Jadena Smitha Vision Racerów, którą trzecią mam w domu, żółtą, jeszcze ją zobaczycie pod koniec filmu. I muszę przyznać, że to są najwygodniejsze buty, w jakie chodziłem. Są mega wygodne, mają bardzo dużą podeszwę, ale nie aż tak do tyłu wysuniętą jak w Sakai Vapor Waffle, których po prostu zahaczam czasami, jak gdzieś idę, na przykład po schodach albo w aucie. No i serio, chodzę w nich dosyć często, ponieważ, tak jak mówię, są bardzo wygodne, na przykład jak chodzę na masaże biurowe, ponieważ też jestem fizjoterapeutą z wykształcenia, no to te buty mi się super sprawują, ponieważ kompletnie nie czuję jakiegoś takiego, wiecie, ciężkości, że przez 4 godziny stałem albo więcej. Naprawdę jestem bardzo zadowolony z tych butów, a zdjęcia razem z nimi w ogóle pojawiły się na głównej stronie Footlockera i to już w ogóle jest wow. I to z jednym i z drugim, jedne robię z Krzysiem, a drugie z Pawłem Kropką i naprawdę, wtedy się mega zajerałem. Kolejne są dwie kolorystyki Air Maxów razem z Patta i te buty także pojawiły się na ogromnym portalu, ponieważ pod koniec roku zrobiliśmy fotę, która pojawiła się na Sneaker Freaker Magazine i to było dla mnie w ogóle wow, że takie buty, wiecie, że moja foto pojawiła się tam, w ogóle nasza foto wspólna razem z Krzysiem. I mówiłem Krzysiowi, żeby zrobić coś takiego, żeby te buty razem były na zdjęciu, ponieważ to zawsze fajnie wchodzi, jak są dwie kolorystyki razem. No i faktycznie odbicie lustrzane tych parek po prostu zrobiło swoje. Te pary są według mnie jednymi z najlepszych par, te patty w sumie są jednymi z najlepszych tamtego roku według mnie. Jedna z ładniejszych kolaboracji w ogóle na Air Maxach jedynkach.
I jeżeli chodzi o Air Max, ja nie jestem jakimś tam specjalnym fanem, ale te buty są naprawdę super. Kolejnymi są dwa wydania Dunków. Jedne udało mi się kupić od kolegi, który znalazł je gdzieś w Niemczech na dropie i sprzedał mi je za 520 zł. Dunki razem z Parra to mega fajny po prostu gest od ziomala. Ja potem odsprzedałem mu dużo taniej Darki Mokka, także czasami fajnie właśnie znaleźć sobie kogoś takiego, który faktycznie widać, że ci się odwdzięczy w jakiś tam sposób i można jakieś takie nawiązać fajne relacje z takimi osobami. Po drugie, Nike SB Elefanty jechałem specjalnie do Warszawy, ponieważ udało mi się je wyrobić na SH Store. Przy okazji spotkałem się zresztą z Baxem, z tego co pamiętam, i naprawdę bardzo fajnie to wspominam. Ta para, szczerze mówiąc, na początku nie myślałem, że będzie mi służyła aż tak bardzo, ponieważ chodzę w niej mega często i pasuje mi prawie do wszystkiego. Naprawdę nie spodziewałem się tego, ponieważ no, ten but jest jednak trochę oryginalny, jakby nie było, ten elephant print jest trochę taki, wiecie, no można powiedzieć, że nie dla wszystkich i nie wygląda aż tak uniwersalnie jak jakieś inne beżowe kolorystyki, ale naprawdę mi mega siedzi. Kolejnymi są najładniejsze Air Force z tamtego roku, według mnie Salmon Toe, które wychodziły razem z Undefeated. Pokazywałem wam je na różnych fotkach, pokazywałem wam je także na odcinku i cały czas mówiłem, że to są jedne z najładniejszych Air Force'ów. Mega niedocenione, ponieważ one naprawdę dużo nie kosztują aktualnie i można je spokojnie znaleźć poniżej 700 zł nawet. I jeżeli macie taką opcję, polecam wam, ponieważ te buty też faktycznie pasują mega do takich jasnych jeansów. I naprawdę na fotkach i on fit sprawują się superowo. Ja po pierwszych fotkach on fit od razu się nimi zajarałem. No i musiałem je mieć, na szczęście udało mi się je zgarnąć za retail i nie było żadnego problemu. Także naprawdę mega wam polecam tę parkę. Kolejne są Asicsy. Uwaga, tak jest, mam jedne Asicsy tak naprawdę w swojej kolekcji. Chciałbym więcej dużych gel lightów, ale cały czas mam takie trochę, że no kosztują za dużo, te kosztują za dużo, można je potem strzelić na jakiejś promocji. Było tak, że jeden z Katmandu Pak leżał na Vinty za 250 i w sumie nie wiem, czemu go wtedy nie wziąłem, ponieważ teraz go nie umiem znaleźć za tyle. No ale te Asicsy razem z Mr. Sabotage i z Limited Edition mega mi się podobają. Chodziłem w nich po górach, także są bardzo wygodne. Tutaj mają jeszcze taką nakładkę, którą ja osobiście ściągnąłem do chodzenia tutaj po mieście, ponieważ nie wygląda aż tak fajnie. Ale sama ta parka mega mi się podoba i cały pak właśnie z Mr. Sabotage, gdzie już mamy trzy kolorystyki tych butów, wygląda naprawdę superowo. Kolejne są dwie pary Jordanów jedynek i uwaga, są to University Blue, które na szczęście u mnie nie straciły aż tak tego koloru i nawet przy kilku wyjściach gdzieś tam na zewnątrz wyglądają cały czas na niebieskie i wygląda to całkiem spoko, chociaż widzę, że już powoli ten kolor zaczyna się tracić i jest to trochę lipa w tych butach, że one właśnie w taki sposób się zachowują, potem je trzeba odmalowywać, co też swoje kosztuje i szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądało z notebookiem. Zazwyczaj ten notebook faktycznie tak czy siak gdzieś tam blaknie, ale no tutaj widzę, że w niektórych parkach postępuje to aż nazbyt, no i jest to dosyć ciekawe. A druga parka to, uwaga, Neutral Grey, których akurat chcę się pozbyć. Szczerze mówiąc mam je w swojej kolekcji tylko dlatego, że jest to wydanie z 85, zrobione właśnie na taki sposób. Ale one są mega wąskie, one mają kiepską skórę i obcierają mnie. I wydaje mi się, że nie ma sensu, ponieważ też są, jakby nie było, bardzo trudne do noszenia ze względu na to, że szybko się niszczą. No są totalnie białym butem i wydaje mi się, że jest to jedna z tych parek z kolekcji, którą zaraz będę musiał się pożegnać. Kolejną parą są Easy 700 V3 w wersji Kyanite, które jak widzicie są mocno już strane przez życie, muszę je wyczyścić. I naprawdę chodzę w nich mega często. Także są butami, które pasują do wielu rzeczy, jak widzicie, także właśnie dlatego w nich chodzę tak długo, ponieważ one też dla mnie są idealne na jesień, zimę i wiosnę, ponieważ jak jest zima jakaś trochę lżejsza, no to mogę w nich wyjść. Na jesień, na wiosnę też idealnie, na lato nie za bardzo, bo według mnie są trochę za ciepłe. No i przez to właśnie wyglądają jak wyglądają, no i muszę je dać w końcu do renowacji. A kolejnym takim butem, który muszę dać do renowacji, są moje ukochane Air Raidy Fear of God, które już długo na to czekają. I ja czasami naprawdę jestem na siebie zły za to, że nie dbam o te buty tak jak powinienem. Ale ta para tak czy siak mega mi się podobała i a z samego początku chciałem ją mieć. To była pierwsza z par, którą pamiętam, jak mamie mówiłem o tych cenach w ogóle za te buty. To, że tak popatrzyła na nie, jak zobaczyła je nowe i mówi, że okej, za te by dała powiedzmy 800 zł. Jakby są kompletnie inne niż większość butów, wyglądają mega ładnie i mają coś tam nowego w sobie. Faktycznie te buty mega mi się podobały
i bardzo długo w nich chodziłem, właśnie dlatego tak wyglądają, jak wyglądają. Potem uznałem, że już je odstawię, żeby ich aż tak nie męczyć, no ale w końcu trzeba było z nimi coś zrobić. Kolejnymi butami są, uwaga, Reacty Elementy 55 i Reeboki w wersji Zig Kinetica 2.0, które dostałem od Sneaker Studio, była to jedna z moich pierwszych współprac w ogóle. Mega byłem zadowolony, że dostałem, ponieważ bardzo długo już w nich biegam i super mi się w nich biega. One są bardzo sztywne, ale tak czy siak pasuje mi to ze względu na to, że ta podeszwa nie jest aż tak miękka. Dużo lepiej mi się biega właśnie w twardszych butach niż w takich, które mają bardzo miękką tą podeszwę, na przykład na Boostie. No jestem bardzo z nich zadowolony. W Reactach, Elementach też czasami właśnie biegam i biorę gdzieś tam na squasha, nie wiem, na jakieś na siłownie i tym podobne. Także to są dwie takie moje pary tak naprawdę do sportu, które wam tutaj też pokazuję. Mam też jeszcze korki, ponieważ no jakby nie było, grałem w piłkę nożną naprawdę przez bardzo długi okres swojego życia i nawet w klubach i tak dalej. Ale uznałem, że nie będę wam tutaj korków pokazywał, ponieważ a jedne już są naprawdę mocno zjechane, a drugich nie umiem znaleźć. Powoli zbliżamy się do końca i mamy, uwaga, Jordany 4 w wersji Lightning, które bardzo się cieszę, że zostawiłem, ponieważ aktualnie kosztują 1500 zł i ciężko mi było znaleźć kasę na nie, a wyglądają superowo. Także na zdjęciach wyglądają ekstra, znalazły się nawet w kalendarzu, który został stworzony przez InstaBackStock i przez Kamila, który właśnie co roku tworzy takie kalendarze i naprawdę mega mi się podobała ta fotka, którą zrobiliśmy także we współpracy z restauracją we Wrocku. A druga to University Blue Dunky Dunky Rubber Dunky, które zostały stworzone oczywiście z Virgil Abloh i Off-White'em, które były jednymi z moich pierwszych takich hype'owych butów, naprawdę. Które były jednymi z pierwszych, które wziąłem na sesję jakąś profesjonalną, jeszcze z Koszczewą, którego wtedy jeszcze aż tak nie znałem. I naprawdę bardzo fajne wspomnienia z nimi i trzeba przyznać, że naprawdę bardzo fajnie się trzymają, jak na to ile je używam i ile już mają swoje lat. W sumie zbliżamy się już do końca, także teraz New Balance 2002 R, które ostatnio wychodziły, o nich już nasłuchaliście się naprawdę mega dużo. Zostawiłem sobie jedną parkę dla swojej kolekcji w wersji Phantom i bardzo żałuję, że nie mam tej szarej, jeszcze jakoś ją znajdę. Mówię, znajdę ją jakoś i dodam do swojej kolekcji, ale tam też mega mi się podoba. Na zdjęciach totalnie mi nie siedziała, ale jak w rękach zobaczyłem to poprzecierane elementy, tutaj tą N-kę jeszcze bordową, taką fioletową, superowo się to zgrywa. I no nie mogłem sobie po prostu pozwolić, żeby ją gdzieś tam oddać, ponieważ no naprawdę ten but do mnie mega przemawia i mam nadzieję, że nie będzie kolejnych jeszcze restoków i jednak zostanie tym właśnie limitowanym produktem od New Balance. A ostatnią parką, którą w sumie chcę sprzedać, to są Jordany 3 Patchwork Camo, które podobają mi się, wyglądają całkiem spoko, na nogach także wyglądają fajnie, na zdjęciach wyglądają fajnie, ale jakość materiałów tutaj jest po prostu do dupy. Naprawdę, wyszedłem w nich raz, cały talkbox pozaginany i wszystko wokół wystarczyło, że się lekko obtarło i już wygląda źle i naprawdę jestem mega zawiedziony tą parką, jeżeli chodzi o jakość. Więc bardzo fajnie przemyślana, ponieważ tutaj ma rzepy też. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie na nogach, jeżeli lubicie właśnie jakieś takie camo motywy i tak samo do czarnych spodni, do jakiegoś ciemniejszego fitu. Fajnie to wszystko się prezentuje, ale za 900 zł wolę sobie je sprzedać i kupić na przykład inne jakieś trójki, do nich dołożyć i mieć je w swojej kolekcji, niż właśnie te patchwork camo. I na razie u mnie tutaj są, ale zaraz je będę sprzedawał. W sumie to bym zapomniał jeszcze o New Balance'ach Yurt, które także są z tych butów, które chciałbym raczej sprzedać, ponieważ po prostu nie siedzi mi kolorystyka. Serio, tak naprawdę to jest jedyna rzecz. Tak naprawdę to jest jedyna rzecz, która mi nie siedzi w tych butach, ponieważ sam motyw z gwizdkiem jest po prostu mega i chciałbym mieć bardzo szarą kolorystykę z tej wersji. Na szczęście ceny tego wydania mocno spadły po tym, że kolejny raz wychodziły. No i wydaje mi się, że w pewnym momencie po prostu wymienię je sobie albo sprzedam i kupię właśnie te szare, ponieważ tych nie mam nawet za bardzo ubrań do chodzenia w takich butach i nie mam takiego stylu aż nawet nie vintage'owego, tylko trekkingowego powiedzmy. I pomijając fakt, że te buty naprawdę są mega przemyślane, fajnie wyglądają kolorystycznie nawet dla osób, które chodzą właśnie w takich klimatach, no ale po prostu nie dla mnie. I to były wszystkie buty te, które mam tutaj we Wro. Jeszcze oczywiście mam rzeczy, które są u mnie w Rybniku. Są tam takie buty jak na przykład właśnie żółte New Balance Vision Racery z Jadenem Smithem. Są tam także kobiki jeszcze z wersji lifestyle'owej w 8 wydaniu NSW, które wyglądają według mnie bardzo ładnie. Mają taki fajny meszek, który imituje trochę skórę węża i to mi się mega podoba w tych butach. Mam tam także buty do kosza, w których gram LeBrony 8 Soldier, które także są według mnie jednymi z ładniejszych LeBronów w ogóle, do kosza także super się dla mnie sprawują. I jest tam naprawdę kilka modeli, które zostawiłem sobie też ze względu estetycznych, takie jak na przykład wersja ze Star Warsami
Adidasów, Forumów wysokich, które wyglądają według mnie idealnie, jeżeli chodzi o dopracowanie elementów przy okazji kolaboracyjnego produktu. I jest kilka parek, które chciałbym się ich pozbyć, tak jak na przykład Saucony 5000 Shadow, które są w medal packu, który kiedyś mi się podobał, chciałem go zebrać cały, ale osobiście teraz nie siedzą mi te buty totalnie. I dokładnie z tego samego powodu chcę sprzedać jeszcze tam Timberlandy, które nie wiem, czy nagrałem, ale są tam także pary takie, które po prostu czekają na lato, takie jak na przykład Off-White Zoom Fly, które kupiłem już właśnie w takim stanie, jakie tam są, za 400 zł, także to był mega deal, ponieważ te buty, wiadomo, były trochę zniszczone, ale bez przesady. Dodatkowo mam także Easy 350 V2 wersji Sezam, których chodziłem przez 3 lata i przez całe wakacje, ponieważ no pasują do wszystkiego tak naprawdę, wyglądają ekstra i mam nadzieję, że może uda mi się je sprzedać i kupić nowe po prostu i to będzie najlepsza opcja. Dodatkowo także Ultra Boosty Uncage Sparley, które wyglądają pięknie po prostu i chciałbym w końcu kupić więcej produktów Sparley, tylko w Polsce aktualnie naprawdę bardzo mało osób ma takie buty, ponieważ one wychodziły jakiś tam czas temu, te najładniejsze kolorystyki. I jednak jak już ktoś je ma zostawione nowe, no to one kosztują naprawdę bardzo dużo, a jak już ktoś je używa, no to już tak na maksa, ponieważ one na lato po prostu wyglądają świetnie. Jak widzicie na obrazkach teraz, jak gadam, bardzo dużo różnych innych butów, które także zostawiłem u siebie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na koniec zostawiłem jeszcze w kolekcji właśnie tego buta, o którym Wam powiedziałem, o których nie chodzę, ponieważ jest dla mnie według mnie za drogi po prostu. I już Wam go pokazuję. Są to Nike Fogi razem z Fear of God, które stworzył Jerry Lorenzo, pierwsza wersja Out Metal, nie czarne kolorystyka, która także wygląda pięknie, ale te buty są po prostu genialne. Według mnie to jest jeden z najlepszych butów w ogóle oryginalnych, które wychodziły przez ostatnie lata. Pomijając Easy niektóre, to według mnie Nike nie wypuściło nic lepszego, jeżeli chodzi o oryginalną sylwetkę, niż te buty. Naprawdę, one wyglądają po prostu pięknie i ta wersja i wersja jeszcze rozgrzewkowa, którą także stworzył właśnie Jerry Lorenzo specjalnie i Air Raidy, według mnie to są, jest w ogóle najlepsza kolekcja i najlepsza współpraca od Nike, która wychodziła już naprawdę od dłuższego momentu i nie wyszło nic lepszego, gdzie ktoś by zrobił oryginalne swoje buty, których nie było nigdy wcześniej, które zostały w jakiś sposób przemienione, które zostały po prostu cholewka zmieniona kompletnie i przerobiona na swoją modłę i naprawdę dlatego uwielbiam Jerry Lorenzo i Fear of God, że robi swoje i nie patrzy za bardzo na to, co producent bardzo często chce, dlatego odszedł tak naprawdę od Nike. No i jestem bardzo ciekawy, co stworzy z Adidasem. Także to jest cała moja kolekcja butów. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że dacie znać w komentarzach, które parki najbardziej Wam się podobają z tej kolekcji, ponieważ ja jestem z nimi mega zadowolony i wydaje mi się, że aktualnie też ze względu na pieniądze, no to nie mogę aż tak butów dużo kupować jak w tamtym roku, ale na pewno coś się będzie tutaj pojawiało co jakiś czas, które będę dodawał do tej kolekcji i pewnie za rok zrobię znowu update tej kolekcji, ponieważ zawsze to się tak mówi, że już nie kupuję więcej, a potem wiecie jak jest. Także dzięki, mam wielki odcinek, do zobaczenia, cześć!